Nie no, powiem wam szczerze, że szkoła robi naprawdę fantastyczne wrażenie. A ja wiedziałem o tym, że ona jest naprawdę dobrze zachowana. Natomiast to, co tutaj znajduję w środku, to naprawdę nie da się tego opisać. Tylko to mnie zastanawia. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy pentagram. Tak naprawdę wewnątrz tego pentagramu mamy dosyć dziwnie wyglądającą lalkę. Na bank nas widział ten gość. Bo teraz pytanie, czy on do nas przyjdzie. Z yerbą na urbexie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zabiorę was na eksplorację opuszczonej szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o sam obiekt, to niestety w internecie nie ma zbyt wielu informacji na jego temat. Wiem na pewno, że szkoła została wybudowana w 1950 roku, a opuszczona najprawdopodobniej z powodu wybudowania dużo nowocześniejszej placówki w okolicy, która po prostu mogła pomieścić większą ilość uczniów. W środku fantastycznie zachowana, z dużą ilością rzeczy po nauczycielach i uczniach. Wydaje mi się, że ten obiekt... Dlatego tak dobrze się ostał, ponieważ wszystkie drzwi są zablokowane. Nie ma wejścia poza tym oknem. A też najprawdopodobniej dopiero to okno zostało teraz otworzone. I jesteśmy już w środku. Właśnie teraz zaczynamy naszą eksplorację. A tutaj, jak już pewnie widzicie, zobaczcie, że nadal stoi ławka z krzesełkiem. Za chwilkę do tej sali wejdziemy, do klasy czwartej. Zaczynamy, słuchajcie, od pierwszego pokoiku. Zobaczcie sobie. Pokoik, który wygląda troszkę jak jakaś mała biblioteczka. Albo miejsce, gdzie składowano różnego rodzaju książki, materiały dydaktyczne. Zobaczcie, że tutaj nadal leżą różnego rodzaju przybory szkolne w kartonach, strasznie dużo plakatów, a nawet tutaj mamy rysunki dziecięce. Tak jak wspomniałem wcześniej, takie rysunki tutaj mogą być, ponieważ jest to stara, opuszczona podstawówka. Z tego co wiem, opuszczona już od dobrych kilku lat. Natomiast niestety w internecie nie znalazłem jakichkolwiek informacji, z jakiego powodu została opuszczona i w którym roku, co najważniejsze. I z tego, co już widzę po tym pierwszym pomieszczeniu, ta szkoła będzie fantastycznie zachowana. Zwróćcie uwagę, ile tutaj jest podręczników. Matematyka do klas chyba drugich. Stare podręczniki. A, wow. Dobra, lecimy dalej. Wchodzimy do chyba klasy czwartej. Ta natomiast jest pusta, ale zachował się kalendarz. Kalendarz pogody. Chodząc po tych wszystkich korytarzach, można poczuć taki prawdziwy zapach. Zapach szkoły i cofnąć się tak naprawdę te kilkanaście lat wstecz. Klasa czwarta. Oj, patrzcie na to. Nadal bardzo dobrze zachowana. Mamy ławeczkę, krzesełko. Jest nawet tablica, na której nadal są jakieś bazgroły. Podręczniki otwarte. Tutaj jeszcze zobaczcie. Koło barw. Barwy dopełniające. Ale to, co najbardziej rzuca się w oczy w tej klasie, to oczywiście to gigantyczne liczydło. No czegoś takiego aktualnie nie spotkamy w szkołach. Dlatego też przypuszczam, że najprawdopodobniej to była sala od matematyki. Tam jeszcze godło, a cała sala, a raczej cały sufit jest pokryty niestety grzybem. Zwróćcie uwagę na te podręczniki. Tutaj moja teoria o tym, że ta klasa była od matematyki, się potwierdza, bo nawet na tej ławce leży podręcznik od matematyki, otwarty na odejmowaniu sposobem pisemnym. Okej, to niech tak zostanie. Tutaj kolejny podręcznik od matematyki. No i lecimy dalej. Zobaczcie tutaj. Kolejna pracownia. I znowu mamy, słuchajcie, tablicę. Mamy tutaj również taki jakby plakat z ptakami. Ptaki prawnie chronione.
szczygieł, bliszka, kolejne godło i ławeczka. Ja cię kręcę, no wygląda to fantastycznie. Tylko to mnie zastanawia. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy pentagram. A tak naprawdę wewnątrz tego pentagramu mamy dosyć dziwnie wyglądającą lalkę. Mam tylko nadzieję, że wewnątrz tej szkoły nie są odprawiane żadne dziwne rytuały. Także klasę matematyczną, a także chyba muzyczną zobaczyliśmy i lecimy dalej. Przed nami jest cała masa pracowni, także nie tracimy czasu i wchodzimy do kolejnej sali. I tutaj niestety nie wiemy dokładnie, jaka to będzie sala. Natomiast z tego co widzę, w środku ostał się jedynie jakiś materac. Możliwe, że bezdomny, jakiś bezdomny sobie tutaj nocował. Także idziemy do kolejnej. Nasze prace. O, nasze prace. Co my tutaj znajdziemy? W sumie to nic. Natomiast wydaje mi się, że akurat tutaj mógł być jakiś gabinet. Gabinet może nawet i gabinet dyrektorski. Dosyć mały pokoik. A może jakiś sekretariat? Nie mam pojęcia. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o sekretariaty, to przeważnie były one umiejscowione na samym dole szkoły. A tutaj może po prostu jakiś mały gabinecik jakiejś nauczycielki. Mamy jeszcze oczywiście cały dół do zwiedzenia. Natomiast teraz wejdziemy na górę. Zobaczymy sobie, jak wygląda najwyższe piętro. Musimy uważać, ponieważ po przeciwnej stronie mamy gospodarstwo, które nie jest opuszczone, a na terenie tego gospodarstwa są właśnie teraz odbywają się jakieś prace. Po terenie chodzą pracownicy, więc musimy być dosyć ostrożni. I wchodzimy, słuchajcie, na najwyższe piętro, a raczej na strych, po którym, powiem szczerze, trochę się boję chodzić, bo wchodząc do tej szkoły widzieliśmy, że dach jest w opłakanym stanie. To jeśli dach jest w opłakanym stanie, równie dobrze może być całe poddasze uszkodzone, a nie chciałbym spaść na dół. Sam strych prezentuje się dokładnie tak, jak teraz widzicie. Nic ciekawego, poza tym, że na samej górze leży dziwnie wyglądająca lalka bez głowy, taka miniaturowa. A także tutaj, po lewej stronie, znalazłem obrazek. Zobaczcie sobie sami. Obrazek Władysława Reymonta. A poza tymi dwoma fantami nic tutaj więcej nie ma. Także nie tracimy czasu i schodzimy na dół. Jesteśmy już prawie na dole. Jeszcze tylko rzucę szybko okiem, czy tamci pracownicy są na terenie. No są. Tak jak mówię, ja przez chwilę miałem wrażenie, że jeden z nich tutaj do nas idzie. Nas stąd wyrzucić. Natomiast na szczęście nie przyszedł. Okej, jesteśmy, słuchajcie, na samym dole. To tutaj było główne wejście do placówki. I wydaje mi się, że tutaj akurat będą najciekawsze pomieszczenia. Także zobaczcie, tutaj po lewej stronie już jakieś kartony, cała masa gazet. Mamy nawet Angorę. Prezydent ułaskawia swojego kolegę. Ciekawe, z którego to roku może być. 2015 rok, Angora. No i teraz pytanie, czy dokładnie w tym roku ta szkoła została opuszczona? Czy po prostu to są jakieś śmieci, które może jakiś sąsiad tutaj przyniósł? Natomiast tak jak widzicie, na ziemi leży cała masa również zabawek dziecięcych. Które po prostu komponują się idealnie z tym budynkiem. Tworzą, no, niepowtarzalny klimat. No i przechodzimy do kolejnej sali. O, biblioteka. Tutaj może być ciekawie. Sprawdźmy. Dosyć niewielkich rozmiarów, jak na szkołę. Natomiast zobaczcie, jak dużo tych wszystkich książeczek nadal tutaj się znajduje w środku. Lektury, klasa czwarta, klasa trzecia, klasa druga. Coś pięknego, zobaczcie. Życie szkoły. Lipniacy.
Pewnie tutaj możemy znaleźć jeszcze całą masę lektur z tamtych lat. Na stole mamy jeszcze globus, niestety zniszczony. Kolejne zabawki. Jakiś zając. Nie no, powiem wam szczerze, że szkoła robi naprawdę fantastyczne wrażenie. A ja wiedziałem o tym, że ona jest naprawdę dobrze zachowana. Natomiast to, co tutaj znajduję w środku, to naprawdę nie da się tego opisać. Zobaczcie. Dziennik urzędowy Ministerstwa Oświaty. Warszawa, 30 grudnia 1963 roku. Ja cię kręcę. Tutaj jeszcze różnego rodzaju spisy. Karta biblioteczna. Kurczę. Dużo ciekawych fantów, jak to się mówi. Schemat katalogu rzeczowego. Dział ogólny, postęp, nauka, kultura, cywilizacja, książka. Mamy tutaj spis. I tutaj jeszcze jeden jakiś plakacik. Natomiast na nim nic nie ma. I na samym wejściu, oczywiście nad wejściem, mamy jeszcze godło. No, biblioteka prezentuje się naprawdę fantastycznie. Ciekaw jestem, co przyniosą nam kolejne sale. Klasa pierwsza i druga. Wchodzimy do środka. I tutaj niestety pusto. Natomiast mamy również tablicę. Tablica, krzyż. I zwróćcie uwagę, że co ciekawe, ale w większości tych sal nadal mamy piece. No, czegoś takiego aktualnie już się nie znajdzie w szkole, aby taki piękny piec kaflowy znaleźć wewnątrz jakiejś klasy. Kolejne pomieszczenie. I tutaj zgaduję, że może być pokój higienistki. Czy się nie mylę, pokój nauczycielski. A to dziwne, ponieważ zobaczcie, w środku białe ściany, a także apteczka. Co może świadczyć o tym, że jednak to był pokój higienistki. Możliwe, że w późniejszych latach po prostu został przeistoczony w pokój nauczycielski. Wewnątrz kolejne dokumenty. Dziennik urzędowy Ministerstwa Edukacji z 1994 roku. Różnego rodzaju gazety i oczywiście apteczka, w której niestety na ten moment nic nie znajdziemy. Ale nic poza tymi gazetami więcej tutaj nie ma. Także idziemy dalej. Tutaj prawdopodobnie gdzieś mieliśmy zawieszoną gaśnicę. Wejście główne, jak widzicie, chyba zamknięte. I przechodzimy do łazienek. Łazienki tak oto się prezentują. Jeszcze mamy gdzieniegdzie kafelki. Natomiast łazienki chyba dosyć mocno zrujnowane. Ale co ciekawe, zobaczcie, że na tych drzwiach mamy jeszcze takie dosyć śmieszne naklejki. Tutaj chyba toaleta kobieca, tam męska. I dużo dosyć złomu. Jesteś tu? Obok łazienek mamy jeszcze składzik, takie malutkie drzwi, a w środku troszkę rzeczy. Tam wydaje mi się, że kawałek starego telewizora, a troszkę styropianu. Jakieś kartony, ale nic ciekawszego tutaj nie ma. Także moi drodzy widzowie, w tym miejscu będziemy kończyć nasz dzisiejszy urbex. Szkoła nie za duża. Myślałem w sumie, wchodząc do niej, że będzie troszkę więcej sal. Natomiast ich tak wcale dużo nie było. Ale mimo to naprawdę warto było tutaj przyjechać. Szkoła naprawdę fantastycznie zachowana. Z całą masą wyposażenia. Zeszytów, książek, lektur. Także podsumowując, jeśli odcinek wam się podobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, to bardzo pomaga mi w rozwoju tego kanału, a także zostawcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz, wszystkie komentarze staram się czytać. Przypominam również, że jeśli w waszej okolicy są jakieś opuszczone obiekty, to pamiętajcie, że możecie mi o nich napisać na moim Instagramie. Wszystkie wasze wiadomości również czytam na Instagramie, a już nieraz się zdarzyło, że po prostu jakiś widz wysłał mi ciekawy obiekt i właśnie w to miejsce pojechałem nagrać odcinek. Także
Wszystkie potrzebne linki macie w opisie tego filmu. Ja wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia na kolejnej eksploracji w następny piątek o godzinie 18. Do usłyszenia.